Witam wszystkich w R2150 The Moon Project, ciąg dalszy, fanowski mod, ciche uderzenie. No, w końcu do niego dotarliśmy. Ten mod polecony przez użytkownika Sławek M. Ogrywałem trochę tego moda, naprawdę świetna sprawa. Teraz zobaczycie, a osób, które nie znają, jak to się prezentuje. Na początek przeczytajmy sobie listę rozkazów i tak dalej i trochę sobie poopowiadamy, taki wstęp, no nie? I zaczniemy robić te misje w cichym uderzeniu. A więc tak. Witam w kampanii Ciche Uderzenie. Kampanię wykonał Mariusz Krusz, one, główny tester Rosji, drugi tester PWL, nie jest zabawy. No i tak. Od Golan 4, centralna jednostka obliczeniowa do Serilei, dowódca jednostki USM 204. Nominacja. Gratulacje, właśnie stałeś dowódcą nowo powołanej jednostki USF-204 o kryptonimie Ciche Uderzenie. Jednostka ta powołana została w celu wspomagania projektu Mars oraz wszelkich naszych działań wojennych. W ramach testu twojej przydatności zostaje ci przydzielona misja Ural. Jej niepowodzenie całkowicie eliminuje twoje szanse na dalsze dowodzenie. Od Neo Beta, Human Brain Simulator. Temat, same miłe rzeczy. Witam, jestem Neo, owoc pracy naszych naukowców nad stworzeniem maszyny naśladującej człowieka. Nie zwracaj uwagi na ten dopisek beta, to tylko oznacza, że nie byłem wcześniej testowany. Co za dziwny wyraz twarzy. Nie cieszysz się? Będziesz pierwszą osobą, która wypróbuje moje niezwykle przydatne sugestie. Dobra, dość o mnie. Jak będziesz chciał się dowiedzieć o mnie więcej, to poczytaj sobie największe wpadki XXI wieku. Nie stresuj się, to był tylko taki żart. Prawda, że śmieszny? Okej. Okay. Zapewne zastanawiasz się, co za zadania wykonuje ta specjalna jednostka, co? Muszę cię rozczarować. Jednostka ta jest jednostką wsparcia, co znaczy, że twoje misje to po prostu zbierz surowce, zniszcz bazę wroga, zbierz surowce i tak w kółko. Ale nie przejmuj się, w końcu nie każdy może dowodzić nawet taką jednostką. A jeszcze jedno. Wszystkie misje, jakie zostaną ci przydzielone, a nie mam pojęcia ile ich będzie, musisz wykonać w określonym czasie, to znaczy masz na to około 130 dni. Po prostu wola chce mieć pewność, że gdybyś zawiódł, to zostanie jeszcze odpowiednia ilość czasu, żeby ktoś przejął dowództwo nad jednostką, ale chyba nie będzie to konieczne, prawda? Starczy tego, nie czas, by zacząć pierwszą misję? Właśnie, czyli mamy tutaj Neo, który nam będzie pomagał, tak? Przy czym tak, powiem wam od razu. Ta pierwsza misja, już pierwsza misja, tak. W końcu to jest ciche uderzenie. Potrafi być kłopotliwa. Dlatego musimy zrobić od razu, przygotować potężne pierdzielnięcie na pozycję wroga, od razu. Więc pozwólcie, że ja zrobię te tajgery, zanim wyruszymy na tą misję. Mamy tutaj niewielką ilość surowców, około 30 tysięcy pewnie już trochę wydobyli. Czyli mamy 30 tysięcy surowców. Mamuta powinniśmy chyba mieć na misji. Tak, to są podziemia, które są trochę zbagowane. No. Więc mówię, ja przechodziłem u siebie tam w Warszawie, nie? Na moim laptopku. Więc troszeczkę już ogarnąłem, bo... Ciche uderzenie, tak jak mówiłem, jest mniej więcej takim miksem pomiędzy, według mnie, jeśli chodzi o poziom trudności. To jest coś pomiędzy właśnie Moon Project a Lost Souls. Czyli misje potrafią dać w kość, nie? Dlatego już troszeczkę tutaj ogarnąłem, a zwłaszcza, że chcę mieć więcej czasu na późniejsze misje. Bo 101, jak tak wiecie, wpadłem taki totalnie nieprzygotowany, przyznam. A może wyładuję jeszcze, ustawię mi zachowanie. To trochę się męczyłem, nie? Wiecie? Tak, już z pierwszą misją, troszeczkę nie mam technologii, jest tylko zwiadowca. No, zwiadowca by się przydał. Tak. Już w pierwszej misji można się trochę pomęczyć. Dlatego ja właśnie przygotuję sobie takie tutaj duże ciche uderzenie, tak? W postaci kilku tigerów z wyrzutniami granatów. I to powinno nam nieco ułatwić przebicie się przez obronę wrogą. A tak by the way, jeszcze tutaj co? Coś chciałem powiedzieć, chyba mi uciekło. Kurde, jakie czegoś takiego nienawidzę, nie? Masz zamiast coś powiedzieć i nagle ci tak, bierze taka migawka. O kurde, tak jakby ci agent w czerni tym pistolecikiem, kurcze, zrobił zdjęcie, nie? Cyknął. Bo zaraz zapominasz. No. Tak, nie wiem, czy to wystarczy. Na wszelki wypadek jeszcze zrobię na zapas. Bo, no, trzeba się przebić, a to nie będzie takie proste. Znaczy, śnieżek nam pada, co? Teraz tak, cel misji, okej, tak, mamy 130 dni. W ramach testu zaliczyć pierwszą misję. No tak, czyli pierwszą musimy zaliczyć, bo z tego co wiem, to tutaj później
skuteczność bojowa musi wynosić 60%, czyli czy 80, chyba 60. Czy tak jakby niektóre moglibyśmy nie dać rady, tak? Tak jakby. No ale dobra, pierwszą misję to musimy zrobić, bo to jest test, prawda? Mamy tutaj, widzicie, Neo, tak? Będzie nam... Znaczy, niech się trochę nierówno układa, ale spoko. Neo będzie nam pomagał, nie? No tak, czyli prawie pierwszy dzień spędziliśmy prawie na produkcji jednostek, no ale to jest konieczne, bo mówię... Jak damy za dużo czasu naszym wrogom, no to mogą się ufortyfikować trochę i zrobić trochę więcej jednostek i wtedy przebicie się będzie, no, będzie problematyczne bardzo. Więc tak, dlatego od razu tutaj przygotowałem sobie takie moje ciche uderzenie. Dobra, weź tego mamuta jednak. Nawet wezmę 5000. O, jesteśmy gotowi. Dobra, wchodzimy, nie? Świeże... O ja pierdzielę. Mogę nowego użytkownika zrobić. Ural. Misja Ural. Przeciwnicy LC. Zniszczyć bazę wydobywczą LC. Zaczynamy. Zlokalizowane. Jak donosi Kane 9, procesor wywiadowczo-szpiegowski, na wschód od twojej bazy zlokalizowano małą bazę wydobywczą LC. Twoim zadaniem jest zniszczenie tej bazy i wydobycie pozostałych surowców. Baza jest samostrzeżona, nie powinna stanowić większego problemu. Trochę fake jest, ale dobra. Witamy na wspaniałym Uralu od Neo. Co my tu właściwie robimy? Jest tu wszystko, co potrzeba. Kupa śniegu i temperatury w granicach minus 40. Ten test nie powinien ci sprawić problemu. Nasze przyjaciółki z LC nie zainwestowały zanadto w obronę, co znaczy, że nie powinieneś się obawiać większego oporu. Teraz zajmij się bazą LC. No tak, panie Neo, to jest tak trochę, no... Średnio prawdziwa informacja. Ale mamy surowców, co zobaczy. 7000, co to za bieda po prostu. No. Otóż nasze przyjaciółki mają tu strażnice i gniazda. I jednostki. Czyli to tak, nie powiedziałbym, że tak nic nie zainwestowały. A teraz jeszcze strefa lądowania, wezwij transport. Szybko. Okej, okay. Tego kloca to ja już biorę tu i gdzieś tutaj. I zrobi nam taką wstępną bazę. A my w tym czasie musimy tutaj zrobić lekki zwiad. No i technologię by się przydało, co? No zobaczcie, mam amunicję do granatów. To jest... Cargo Salamander też mam z jakiegoś powodu. Znaczy on to chyba był po prostu. Nie chciałbym opracować tę amunicję do granatów. Bo granaty to będą naszym carry, nie? W tej misji w ogóle. Nie tylko w tej misji, przez kilka najbliższych misji. Robimy zwiad. Tutaj troszeczkę jest taka formuła inna, nie? Znaczy, że surowce są tak jakby porozrzucane troszeczkę, wiecie? Po mapie. No. Zaraz powinien transporter nam się pojawić. Dam tylko tu wyjazd. A ty jeszcze podejdź tam trochę bliżej. Ty jesteś jedynka, wy jesteście tutaj. Dwójka idzie tu. Tak. Co ja wyprawiam, nie? Ktoś się zapyta. A no, już wam mówię, trzeba zrobić blisko położoną bazę zaopatrzeniową. Tu chyba surowce były, ile dobrze pamiętam. No jest, wyładuj wszystko i jednostki już jadą? Tak, jadą, dobra. Tak, tak, są tutaj, to są wraki kopalni LC i trochę surowców, to będziemy musieli wydobyć. Dobra, więc tutaj robię mini bazę zaopatrzeniową. Myślę, że taka odległość jest mniej więcej optymalna. Kondory? Kondory są. Dobra. Wypakowuję jednostki. Musimy zrobić szybkie uderzenie. W związku z tym, że ten mod jest trudniejszy i trochę w stylu Lost Soulsowym, to proszę się nie zdziwić, jeżeli co jakiś czas będziemy wczytywać. No. Po prostu, bo nie jest to proste. O, po prostu nie jest to proste. No dokładnie. Do bazy. No, więc mamy tu 7500. Ale dużo, co? Widzicie? I mamy z takimi zasobami, ja to mam pracować w tej kampanii. O, jedno, to jest dużo tych surowców. O kurde, no. Nie no, musimy zrobić te szybkie uderzenie. Widzicie, dlatego chcę zrobić szybkie uderzenie. Kiedyś, no tutaj ten ty poczekasz tutaj sobie trochę, nie? To była jakaś baza ED chyba, nie? Bo jakiś taki murek został. Czy to auto jest? To auto jest, dobra. No, więc takie szybkie uderzenie trzeba przeprowadzić. Tutaj jest drobna obrona, która powinna mi pomóc. No i teraz tak. Robimy raszyk.
Mógłbym tam wejść do bazy i wyłączyć zasilanie, to też jest jakaś opcja, ale chyba wolę na początek po prostu zniszczyć te strażnice. No, widać już fortyfikacje naszych przyjaciółek. Zaczynamy. Dobra, nie będziemy jeszcze sejwować. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Na razie po prostu spróbujemy je troszeczkę tutaj przetrzepać i wywabić. O, właśnie, już idą. Już idą nasze kochane. Że kochaniutkie. Dobrze, że jeszcze rakiet nie zdążyły tutaj zrobić, nie? No, więc powinno być łatwiej. Dobra. Udało się, teraz zniszczyłem dwie strażnice, dwa bastiony. Zobaczcie, trochę ich jest, co? No, to wiem, że to. Co wy robicie? Ej, no dobra, cofać się, no. Co jest, ludzie? What the hell? Utknęli, nie? No dobra, tego się nie spodziewałem. Okej. No, widzicie? Mała baza, nie, mała niestrzeżona baza LC, tak? Ale co to jest za problem? No czemu nie możecie przejechać? Co, musicie mur rozwalić? No muszą mur rozwalić, no bo inaczej się nie da, no. Tak? Nie pamiętam, żeby tak było. No dobra. Niszczyć te jednostki. To ma zostać wrak, ruina. Nic ma nie zostać z tych sił tutaj, no. Proszę strzelać. Dobra, myślę, że sobie poradzą. Jeszcze ze cztery. No właśnie. Dużo ich, no nie? Wbrew pozorom, co? Tylko ten Tiger, co ty odwalasz, gościu, nie? Dobra, mamy granaty. Jeszcze tylko jakby tak atakowali wszyscy, a nie tylko część, to już by było naprawdę super, nie? To już bym bardzo zadowolony, nie? Ale ich tu jest, ja pierniczę. Widzicie, dlatego trzeba było zrobić szybkie uderzenie. O, ja pierniczę, ale was tu jest, co? Masakra po prostu, no. Naprawdę masakra. Tak, mamy breakdance'ującego tam jednego tego Tigera. Okej. Okay. Dawać więcej. Trzymać pozycję. Sorry, mieli mi się trochę. Dobra. Okej, okay, teraz tak robisz. Idziesz tu. Idziesz tu. Niszczysz te dwa? Szybko, szybko! Zniszczyć! Mówię szybko, szybko, szybko! Rozwalić! Dobrze. Tu. O to chodzi, chyba nam się uda. Chyba nam się uda to zrobić dość szybko i sprawnie. Widzicie? Mała niestrzeżona baza, co? Tylko miała cały pluton jednostek, kurczę, wielki. A ten to już, ten jest martwy. Ten dostał jakiś ataku drgawkowo-padaczkowego, nie wiem, i jest po nim. Dobra. Okej, okay, oczywiście zwiadowca uśmiercił mi właśnie tego Tigera w spektakularny sposób. To się dzień robi czy noc, bo już nie wiem. Właśnie uśmierciłeś mi go, baranie. Dobra, one chyba nie mają naprowadzonych tych rakiet, nie? Więc jeżeli tak, to możemy trochę ten. Dobra, jest, zaraz nie będzie zasilania. Grunt to właśnie wyłączyć zasilanie, wiecie, standardowa taktyka w przypadku LC. No, niestety to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Dobra. A dasz radę tą drugą załatwić? Wiecie co, ja potrzebuję tego wyjazdu bliżej tutaj. Ewidentnie potrzebuję bliżej. One chyba to przetrwają, kurde, no. Ja już myślałem, że się udało. A nie, czekajcie, czekajcie, da radę, da radę, da radę. Dobrze, jest, nie ma zasilania, jest. Ale co? Jakim cudem macie zasilanie?
Przecież... O, jeny! No patrzcie, no, co za... Czy jest jednak tak samo, widzę, tak jak było. W sensie, że jednak nie będzie tak prosto, jak myślałem. Nawet chociaż się zrobiłem, przygotowałem się do takiego szybkiego uderzenia, no to jednak nie będzie tak prosto. Już myślałem, że się udało. Nie, zrobił sobie tutaj. A gdybym tak wysłał tego mamuta i on tu zrobił wieżyczki? No tak chamsko trochę, ale widzę, że... No musimy tak zrobić, nie? Ile mam tu jeszcze surowców? Tu już mam malutko. Niedobrze, bardzo niedobrze. Maszynowe też się przydadzą jakby coś, ale na początek zrobimy granaty. Dawaj. Dobrze jest, buduj, buduj, buduj. Dobrze jest, dobrze jest. Damy radę. Wyłączę zasilanie, nie będzie problemu, szybciej. Ładuj. Szybciej. Dobrze jest. Dobrze jest, damy radę, damy radę, damy radę. Dobrze jest, damy radę. Zniszczyć elektrownię, kurna! Ale jazda, nie? No. Widzicie jaka jazda? To jest ciche uderzenie, proszę państwa. Mniej więcej taki styl będzie tych misji. Pierwsza misja, lekko broniona baza LC. Dobra, chyba się udało. Dobra, jest, kaput. Po was. Po was, moje drogie przyjaciółki. Już was mam. Trzeba jeszcze zniszczyć zasilanie nocne. No. Żebym się przygotował, co? O, nie, 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 nie. Znowu logistyka nam siada, no, jak ja tego nienawidzę. No, znowu logistyka. Szanić nocne zasilanie, trzeba kopalnię zniszczyć. No, damy radę. Chyba się uda. A wy, ziomki, gdzie wyjdziecie? Kurde, gdzie wyjdziecie, no? Gdzie wy idziecie, no? Ja się pytam. Dobra, udało się. Jest. Wygraliśmy praktycznie. Ten sam się zaraz uśmierci, no właśnie. To już nie ma amunicji, nie? Już logistyka widzę. Leży i kwiczy, nie? Może potrzeba więcej? Kurczę. Dawaj więcej tu, wyjazd. Wyjazd. I jeszcze po termitku. Że niby ty potrzebujesz pomocy? Spokojnie. Produkcja zakończona. Produkcja w cenie to życie. Logistyka. Logistyka nie wyrabia. Nie wyrabia. I tak dobrze poszło. W sensie dzięki temu, no. Nie dzięki temu błyskawicznemu uderzeniu. Bo
to mi będzie przeszkadzać w strzelaniu. Zniszczyć to, proszę. Okej, zaraz się sam załatwisz po prostu. Granaty to też jest trochę, no. Trzeba uważać z tym, no tak. Strzel to, zniszcz to, dobrze. I teraz proszę mi wyłączyć zasilanie jeszcze, nocne. Bo mają właśnie, widzę, się świeci wszystko. Chyba, że to od jednostki latającej. No. Dobra, możecie tak sensownie rozwalić to. O, właśnie, teraz tu. No. Nie no, mają zasilanie ewidentnie, to nie jest od jednostek. Dobra, no chyba koniec. No teraz już chyba jest koniec. Okej, teraz możecie sobie tu stanąć i niszczyć, a my w tym czasie... A my w tym czasie zrobimy tutaj rafinerię. I jeszcze ktoś powie... I co, elektrownię, tak? A ja powiem nie, ja zrobię transmitery, bo wydaje mi się, że wyjdzie taniej. Tylko zrobię taką linię. No, więc mieli państwo, to była pierwsza misja z cichego uderzenia. Widzicie, z czym nam tu przyszło pracować? Wezwij transport. Akurat mogę jeszcze opracować pocisk granat przeciwpancerny, jeszcze jeden poziom, no i już praktycznie jesteśmy kaput, jeśli chodzi o gotówkę. No, fajnie, co? Początek jest dobry, no. Ale powiedzcie, że mapa, wszystko wygląda naturalnie, nie? No, gdzieś tu. Jeszcze nie macie zasilania, no. Masakra. Oczywiście czas leci te kolejne dni, ale my musimy wydobyć surowce. No dobra, jest już siatka, widzicie, funkcjonuje wszystko. Poproszę was tutaj, niepotrzebnie te kondory robiłem, trzeba oszczędzać. Dobra, ile udało nam się wykraść? 37 tysięcy, no. Poszło mi lepiej niż wcześniej, wiecie? Wcześniej mi się udało mniej. O. Jeszcze musimy w drugim miejscu zrobić. Tak, tu. Jeszcze trzeciego termita poproszę. Albo nie. My sobie przetransportujemy termity, nie? Bo tu jeszcze jest wszystko wydobyte, więc sobie, o, zrobimy. A wy w sumie możecie czekać na kolejne misje, o. No. Więc tak to się prezentuje. Pierwsza misja cichego uderzenia. Niezła, co? Ile jednostek było? To było najlepsze, kurczę. Tak, armia! Weź ta się. Dobra. Robisz tu rafinerię, bracie. Jesteśmy na Uralu, jak to powiedział Neo, tak? Human Brain Simulator, oczywiście nie mogło go zabraknąć tutaj wśród nas. Że kupa śniegu i temperatury minus 40 stopni. Czego chcieć więcej? Ares, baza LC została zniszczona, misja zakończona pomyślnie. Ale oczywiście nie kończymy jeszcze. Nie kończymy jeszcze, ponieważ musimy wydobyć te surowce, tak? Z tego co wiem, one się nie przeniosą z automatu chyba. Nie. Więc musimy je wydobyć. Przy okazji jeszcze zwiedzimy trochę mapę. Widzicie, tutaj tak jest, że jednostki się jakby przerobią na neutralne, tak jakby. Czyli będą nieaktywne, nie? No i myślę, że akurat będzie jeden odcinek, jedna misja teraz przynajmniej. Chociaż poszło nam dość szybko, ale... Ale nie było to aż takie proste. Dobra, siatka transmitterów energii. Proszę jeszcze tutaj, o. Gdzieś tu. I jeszcze gdzieś tu. No więc nie mogę teraz sprzedawać chyba. Nie mogę jeszcze sprzedawać. Z jakiegoś powodu nie mogę. Dobra, proszę odgrzebać te złoża. My już tutaj się przygotujemy, nie? Wydobędziemy wszystko i tak dalej. Potrzebuję. A czy to nie jest tak, że zawsze będę musiał transportować kasę ręcznie? Ona chyba na koniec misji się przeniesie. Tylko mówię, w tym wypadku chodzi mi o to, że jeżeli nie wydobędę wszystkiego teraz, dokładnie teraz, no to przepadnie, nie? Więc... No właśnie, dobrze jest.
Tak, jeżeli teraz tego nie wydobędę wszystkiego, to przepadnie. Dlatego trzeba, no. To spoko, ja to zrobię na przyspieszeniu, nie? Myślę, że będzie ok. Dobra. No. Termity. Tu. I mam jeszcze jakieś pieniądze? Mam. No więc zwiadowce też się przyda, bardzo zwiadowce, naprawdę się przyda. Ok. Więc teraz na przyspieszeniu my to sobie wszystko wydobędziemy i się przygotujemy. O. O właśnie. Więc mamy już maksymalne tempo. Pieniądze się bardzo przydadzą. Proszę mi ich uzupełnić na maksa. Ale przez ten czas, o. Zaraz będziemy mieli zwiadowcę, jednego zrobię, sobie tutaj polatamy. Jeszcze opracuję działka sprzężone i pociski. Cargo Salamander się nie przyda trochę. Bo to jest taki kloc, o. Głównie dlatego. No, mamy tu 5000, 10000. No i trochę więcej tam jest. Pewnie też 10. Amunicja, pocisk. Na misję. Jak sobie tutaj, o. Dobra, chciałbym zrobić zwiadowcę. Nie mam nawet go tutaj. Muszę go dodać do listy. Ile on kosztuje tak w ogóle? 800! Dobra, zrób jednego, zwiedzimy resztę mapy. No, bo tak, widzę, że tutaj inaczej się nie dało wjechać do tej bazy. Tak, inaczej się nie dało, jak tylko frontalnym uderzeniem. Niestety. Ale szybko się zrobi ten zwiadowca. Mamy full amunicję, więc możemy ich zabrać stąd. Wydobycie jest. No i to jest ciekawe, nie? Widzicie, nie musieliśmy niszczyć całej bazy tak dosłownie. Wystarczyło, że ją tak poobijaliśmy porządnie i też już jest ok. Przeszliśmy, tak? Dobra, zwiadowca dajesz. No, więc mamy sobie mapę Ural. Obejrzmy sobie, co my tu mamy. Wyładuj wszystko. Ciche uderzenie. Dokładnie. O, więc mamy granatniki, które będą naszym kluczem tutaj, jeśli chodzi o kolejne misje, tak jak już mówiłem. Badania nad wynalazkiem zakończone. Amunicja się opracowała, dobrze. Jeszcze poproszę te działka sprzężone, też się przyda. Czyli praktycznie mamy wszystko. Po Cargo Salamandra tylko nie będę robił, bo... nie jest dla mnie zbyt użyteczny, o tak. Więc tak, tutaj mamy jakąś taką właśnie... ruinkę. No i można powiedzieć, że w ten sposób ja po prostu tracę czas na ten, tracę cenny czas, tak, bo tutaj jest wszystko na czas, a ja go tracę, prowadząc te wydobycie, ale wiecie, surowce są potrzebne, więc... Jakiś taki mostek nad wąwozem, dobra. Coś jeszcze tu ciekawego jest? W sumie to nie wiem, czy zwiedziłem całą mapę. W sensie, znalazłem te złoża, ale chyba, żeby całutką mapę, to chyba nie zwiedzałem. Więc zobaczmy sobie, czy coś tu jeszcze jest ciekawego. Wydaje mi się, że nie, ale kto wie. O, jest radar LC. No dobra, nic tu więcej nie ma. Więc tylko doprowadzimy to wydobycie do końca i się stąd zwijamy. Prawda? No. Szkoda, że nie mogę sprzedać części z tych rzeczy. Niestety. Może wziąć te z dwa kondory, weźmy stąd. Why not? Mogą się przydać. To już zaraz będzie złoże wydobyte. Tak, jeszcze kawałek, nie? I już będzie złoże wydobyte. Badania, dobra, technologia opracowana, więc zrobimy sobie jeszcze Tigera z zaczepem działka sprzężone. Też się przyda, wiecie, przeciwko jednostkom latającym. Tutaj trochę dłużej nam schodzi. Ale jest progres, widzę, jest progres. W sensie udało mi się wydobyć więcej niż...
niż jak robiłem to solo właśnie za pierwszym razem, bo już poznałem trochę mapy, wiedziałem co mnie czeka, nie? Mniej więcej. Tak, okazało się, że potrzebne było jeszcze więcej jednostek, żeby sobie poradzić z nimi, ale... Dobra, już wydobyliście wszystko, tak? Tak, no to dobra, was mogę zabrać. Tam jest jedna rafineria, więc i tak ona nie da rady więcej, to jakby wiecie. Przetworzyć, nie? Niż cztery termity najprawdopodobniej. O. Się zaczną robić tutaj drobne kolejki pewnie. Albo jest tak w miarę optymalnie. No dobra, chyba że jeszcze jednego spróbuję tu wepchać. No. No. Przy takich ilościach, jakie tu mamy, czyli tak 30 do 20 tysięcy, to nie można marnować. To potrzebne jest wszystko. Dobra, więc mamy taki szlaczek z transmitterów energii. Szkoda, że nie możemy tego sprzedać wszystkiego, ale już tam. Trudno. Nie można, to nie można. No tutaj ten mały punkcik został wydobyty. O, już się kolejka zaczęła robić. Tak, więc widzicie, nie? Tak to wygląda, ciche uderzenie. Uważam, mapa jest całkiem fajnie zrobiona, taka w miarę naturalna, nie ma, nawet lepsza niż Moon Project, moim zdaniem, nie wiem, jak wy sądzicie. Bo Moon Project, oni jakieś robili te głupie granice takie na krawędziach. Na przykład góry, o, tak. No to wygląda tak... Uważam, całkiem spoko. No. Ural. Dokładnie, surowce wydobyte. Jeszcze proszę tutaj te parę, no, robić do końca. Ile nam zeszło na tę jedną misję? No, 2-3 dni, no, bo widzicie, tak? Tutaj to jest błąd chyba, tak? A nie, nie, to do zniszczenia Ziemi może tyle zostało, ale nasz czas to jest ten. Czyli 2 dni nam zeszły. No to uważam, że wyszło nieźle, naprawdę nieźle. Za pierwszym razem to ja to chyba robiłem z 4 dni lub 5, w sensie LC prawie wydobyły to złoże. Więc udało mi się trochę uszczknąć, o tak. To ja miałem faktu, że już takie to proste chyba nie było. Dobra. Termity, proszę. No właśnie, surowce wydobyte. Mamy wszystko. Okej, zbieramy się z tej misji. Załaduję tylko termity i jedziemy, nie? Trzeba oszczędzać trochę. Do bazy. Więc nie wiem akurat, czy będę robił wszystkie w takiej formie, w sensie, że jeden odcinek, jedna misja. To będzie mniej więcej, no bo niektóre te późniejsze misje to na pewno będę robił dłużej niż jeden odcinek. Tylko bardziej chodzi o te początkowe. To zależy ile zejdzie, nie? Jeżeli by zeszło 20 minut na misję, powiedzmy, no to będę to zrobię kolejno już zacznę. Ale jak widzę teraz, tak chyba około 40 minut jest mniej więcej, może 35, to już chyba sobie odpuścimy. Będzie taki ciutek krótszy, nie? O. Ciutulek. Takie wprowadzenie do cichego uderzenia. O, moje termity tutaj ładnie ustawione. Dobra. Tempo normalne. Kończymy tą misję. Zakończyć misję. Ile wydobyliśmy, a ile LC? No, teraz ładnie. No. Wcześniej było tak, mówiłem, w miarę równo. Jak ja to robiłem. Pierwsza misja zakończyła się powodzeniem, co znaczy, że teraz twoja skuteczność wynosi 100%. Twoja skuteczność nie może spaść poniżej 60%. O właśnie, o to chodzi. Teraz się zacznie od Neobety. Jak samopoczucie? Mówiłem, że to będzie łatwizna. Skoro ten mały teścik mamy za sobą, czas się zabrać do roboty. Przed nami pierwsze prawdziwe zadania. No cóż, przed nami pierwsze prawdziwe zadania. I pierwsze misje mamy do wyboru. Syberia lub Ural. Zniszczyć bazę LD i odzyskać prototyp. Ja chyba wcześniej robiłem Syberię. Pamiętam i też tak zrobię teraz Syberię. Czyli wydobyć trochę więcej surowców i tak dalej. No, to bardzo taka na północy Syberia. To jest te krańce praktycznie są, nie? To chyba taka Arktyka jest w miarę. No dobra, czy mamy zimę ogólnie. Jeszcze Ziemia jest daleko od Słońca, nie? Tak. Tak. No. Ale że w Afryce śnieg? Co to mówić? Co zaburzenie? No. Okej, okay, i Ural, odzyskać prototyp. No to nie, no to najpierw sobie zrobimy Syberię, ale to już w następnym odcinku, tak? Więc poszło nam właśnie nie najgorzej, mamy trochę funduszy. Ile, jaki mam limit jednostek? No też w miarę.
No więc tak to wyglądało. Pierwsza misja w cichym uderzeniu Ural. A teraz będę się z wami żegnał i do następnego.